Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam na Informacje Dnia. Żołnierze rezerwy uzyskali dziś promocję na pierwszy stopień oficerski. To wielki zaszczyt, ale przede wszystkim wielkie zobowiązanie, mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Anna Nurkiewicz. Promocję otrzymało dziś 150 żołnierzy rezerwy. Aleksandra Botul. Aneta Mikołajczyk. Stopień podporucznika otrzymuje podchorąży po odbyciu ćwiczeń oraz zdaniu egzaminu oficerskiego. Awansowani dziś rezerwiści otrzymali przydziały na nowe oficerskie stanowiska. Przede wszystkim przyjmijcie gratulacje. Gratulacje za przejście tej trudnej drogi, która was do tego doprowadziła. Gratulacje za determinację i poświęcenie, jakiego było trzeba, aby dojść do tego pierwszego stopnia oficerskiego. Podkreślił minister obrony narodowej. Najważniejsze, by żołnierze pamiętali o wartościach, którym służą, dodał Antoni Macierewicz. Bóg, honor, ojczyzna. To są wasze punkty odniesienia. To jest wasz wzór, zobowiązanie i przyrzeczenie. Pamiętajcie o tym. Żołnierze rezerwy są bardzo ważnym elementem polskiej armii. Będą współtworzyć obronę terytorialną. W jej skład wejdzie 35 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj Wojsko Polskie staje się nie tylko coraz bardziej nowoczesne. Dzisiaj Wojsko Polskie powiększa swoje szeregi. Budujemy piąty rodzaj sił zbrojnych, obronę terytorialną kraju. Część immanentną polskiej armii. Będziecie jej kadrą. Żołnierzy pobłogosławił ksiądz biskup Józef Guzdek. Biskup polowy Wojska Polskiego prosił Boga Ojca, by wejrzał na tych żołnierzy, którzy zostali dziś promowani na pierwszy stopień oficerski. Okaż im swoją łaskę, aby zawsze i wszędzie przez uczciwą pracę i służbę zabiegali o pomyślny rozwój naszej ojczyzny. 18 osób nadal walczy o życie po czwartkowym zamachu w Nicei. Łącznie w szpitalach przebywa jeszcze 85 osób. Nad ranem aresztowano dwie osoby podejrzane o współudział w zamachu. Francuskie służby zatrzymały w Nicei mężczyznę i kobietę, którzy mogli mieć związek z zamachem. Wcześniej do aresztu trafiło czterech mężczyzn z otoczenia sprawcy oraz jego żona. Do ataku przyznało się samozwańcze państwo islamskie, a dokonał go Tunezyjczyk Mohamed Lahuel Boulel. Sąsiedzi sprawcy są w ogromnym szoku. Jak wszyscy byliśmy zaskoczeni działaniami policji w okolicy, ale to było dla nas bolesne. Ja też tam byłem w trakcie ataku. Stałem nieco dalej i byłem mocno zszokowany. To jest ktoś, kto z nikim nie rozmawia. Od kogo czuć woń alkoholu w środku Ramadanu? Nie widzę w tym nic religijnego. Według francuskich służb sprawca musiał zradykalizować się w bardzo krótkim czasie. Minister spraw wewnętrznych Francji zwrócił uwagę na nowy sposób, w jaki dokonano zamachu. Sposób, w jaki została przeprowadzona ta zbrodnia, jest dość innowacyjny w porównaniu do tego, co widzieliśmy do tej pory. Mieliśmy masowe zabójstwa z użyciem materiałów wybuchowych i broni palnej. Tutaj mamy coś zupełnie nowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postanowiło sięgnąć po rezerwistów policji. 12 tysięcy z nich ma wzmocnić blisko 100-tysięczną armię żołnierzy i funkcjonariuszy, pilnujących porządku i bezpieczeństwa we Francji w obliczu terroryzmu. Ich rola będzie koncentrować się przede wszystkim na kontrolowaniu osób na granicach, przy płatnych drogach, wszędzie, gdzie jest przepływ osób. W wyniku zamachu zginęły 84 osoby. Wciąż nadal jest wielu rannych. Kilkanaście osób walczy o życie.
Spośród 85 osób hospitalizowanych, 29 jest na oddziale intensywnej terapii, w tym jedno dziecko. Lekarze szacują, że jest około 18 osób z ryzykownym rokowaniem. Powiedział minister zdrowia Francji. O wsparcie rodzin ofiar zaapelował dziś ojciec święty Franciszek. Sono vicino ad ogni famiglia. Jestem blisko każdej rodziny i całego narodu francuskiego w żałobie. Niech Bóg, dobry ojciec, przyjmie wszystkie ofiary do swego pokoju. Niech wspiera rannych i niech pocieszy członków ich rodzin. Niech rozproszy każdy plan terroru i śmierci, aby już nikt nie odważył się przelewać krew brata. Perché nessun uomo osi più versare il sangue del fratello. W Erewaniu, stolicy Armenii, opozycjoniści zajęli budynek policji, a także wojsk wewnętrznych. Grupa uzbrojonych opozycjonistów wzięła zakładników. Poinformowały służby policyjne republiki. Jedna osoba zginęła, a kilka jest rannych. Opozycjoniści żądają uwolnienia koordynatora armeńskiej opozycyjnej inicjatywy społecznej, założycielski parlament Jiraira Sefiliana. Od 20 czerwca znajduje się on w areszcie pod zarzutem nielegalnego nabywania i posiadania broni. Według niektórych mediów opozycjoniści chcą ustąpienia władz Armenii. Stronnicy aresztowanego Sefiliana poinformowali o zamiarze zmiany sytuacji w Armenii poprzez zorganizowanie zbrojne powstania. Mieli też opanować m.in. media, w tym wieżę telewizyjną w Erywaniu. Swoje działania tłumaczyli pogorszeniem się sytuacji w Górskim Karabachu. Nie powinniśmy lekceważyć cnoty gościnności, przestrzegał podczas modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty. Gościa w naszym domu należy przede wszystkim wysłuchać, mówił w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii papież Franciszek. Ojciec Święty przypomniał drogę Jezusa do Jerozolimy. W jej trakcie Chrystus wchodzi do wsi i zostaje przyjęty przez dwie siostry, Martę i Marię. Maria siada u stóp Jezusa i wsłuchuje się w słowa gościa, natomiast Marta cała pochłonięta jest przygotowaniami. Marta spytała więc Jezusa, czy jest mu obojętne, że jej siostra zostawiła ją samą przy usługiwaniu, na co Jezus odpowiedział, że troszcząc się o wiele, zapomina, że potrzeba tylko jednego. W swoim zaangażowaniu w pracę Marta ryzykuje, może bowiem zapomnieć o najważniejszym, czyli o obecności gościa, którym jest Jezus. Gościa nie należy tylko obsłużyć, nakarmić czy zaopiekować się nim. Przede wszystkim należy go wysłuchać, przyjąć jako osobę z jego historią, z jego sercem pełnym uczuć i myśli, tak aby mógł poczuć się naprawdę jak w domu, jak w rodzinie. Jak mówił Ojciec Święty, nawet w domu Marty i Marii Jezus, zanim będzie Panem i Nauczycielem, jest pielgrzymem i gościem. Jak dodał papież Franciszek, konieczne jest tylko jedno – słuchać, okazać mu braterską postawę, dzięki której poczuje się przyjęty jak w rodzinie, a nie jak w tymczasowym przytułku. A na kolejne informacje dnia zapraszam Państwa o godzinie 18:05. Do zobaczenia.